Witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek 3 grudnia. Sylwia Przytarska. Rozpoczynamy wiadomości regionalne. W dzisiejszym wydaniu list do świętego Mikołaja. Matematyki się nie boją. Muzeum w archiwum. Zbliża się jedno z najważniejszych świąt dla dzieci – Mikołajki. Z tej okazji nasza reporterka Karolina Czereda pytała najmłodszych o wymarzony prezent. Ho, ho, ho! Już za kilka dni wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi święty Mikołaj. Przyjdzie do tych, którzy mocno w niego wierzą. No właśnie, czy wszystkie dzieci wierzą? Nie. No jak to nie? Wszystkie dzieci wierzą. Ja nie. Tak, bardzo wiedzę. I jak do ciebie wchodzi do domu? Orientujesz się? Wiesz, jak on to robi? Lecę kominem, lecę z drzwiami. A wierzysz w niego? Tak trochę. Te maluchy, które wierzą w istnienie świętego Mikołaja, mają długą listę życzeń. Prawdziwy mikrofon i różowy tablet Dell. Bym chciała dostać wielką księżniczkę Twilight Sparkle, bilety do Ameryki. Zostawiłabyś swoją szkołę? Tak. Jest pewien prezent, który chce dostać większość dzieci. Co w tym roku jest na topie? Lego. Lego. Chciałabym mieć Lego Plants. Chciałbym dostać Lego City Policję Antyterrorystów. Chcę Mikołajowi powiedzieć, żebym chciał dostać Lego. Niektórzy mieli sporo szczęścia i widzieli Mikołaja na własne oczy. A kiedy widziałeś go ostatnio? Dwa lata wcześniej. A gdzie go widziałeś? U mojej siostry, jak dawał. Jest cały czerwony i ma białe futro. Futro? A czym przyjeżdża do nas? Sankami. Jest cały czerwony i ma białą brodę. Inni wierzą w czerwonego pana z brodą, ale z pewnym dystansem. Ale wiem, że pomaga mamie, żeby rozdawać prezenty, bo ja tak wierzę w Mikołaja, ale że rodzice rozdawałem prezenty. Co chciałbyś dostać od niego w tym roku? Takie autko, które jeździ z takim światełkiem po suficie i po ścianie. A na koniec apel skierowany nie tylko do dzieci. W świętego Mikołaja należy wierzyć. Ja sobie życzyłabym, żeby święty Mikołaj przyniósł mi dużo pieniędzy dla szkoły i chciałabym dużo uśmiechu i dużo radości. A ci, którzy w świętego Mikołaja nie wierzą, niech przyjdą w piątek na Żarski Rynek. Myślę na 100%, że Mikołaj się pojawi. Pierwiastki, potęgi i ułamki to ich pasja. W gimnazjum nr 2 w Żarach z matematyką są za pan brat. Dziś najlepsi rozwiązywali zadania w 12. turnieju matematycznym. Wygrać może tylko jeden, ale na tytuł mistrza liczyć mogą wszyscy. I to liczyć dosłownie, bo mowa o turnieju matematycznym, który odbył się w Żarskim gimnazjum nr 2. Tradycyjnie około 50-40 kilku uczniów bierze udział w tym konkursie i oczywiście otrzymujemy później ekipę finałową, która w dniu dzisiejszym zmierza się z zadaniami i mamy tutaj zadania testowe, zadania logiczne oraz matematyczne kółko i krzyżyk. W finale spotykają się ci, którzy przeszli przez dwa wcześniejsze etapy zmagań. Ostatnio się tak przełożyłem do lekcji, więc spływałem sił w konkursach. No i idzie dobrze, przeszedłem przez te dwa etapy, teraz będę w finałach i mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Nie mam jeszcze jakichś takich planów na przyszłość, ale myślę, że matematyka się gdzieś tam znajdzie. Matematyka może się przydać do wielu rzeczy, na przykład w sklepie, obliczając resztę z pieniędzy. No jest kilka osób, które no już w tamtym roku też były moją konkurencją i no nie będzie łatwo. W czym czujesz się najmocniejszy? Najmocniejszy to czuję się raczej w pierwiastki i potęgowanie. Jak przekonują nauczyciele, udział w finale turnieju to nie tylko szansa na zdobycie tytułu mistrza szkoły, to też inwestycja w przyszłość. Nasi absolwenci, którzy mają tytuł tego matematyka najlepszego w szkole, to studenci wyższych uczelni, którzy studiują nauki ścisłe oraz uczniowie, którzy świetnie radzą sobie w szkole średniej z przedmiotami ścisłymi. W gimnazjum nr 2 turniej matematyczny odbywa się już od 12 lat.
Będzie więcej miejsca do zwiedzania. Jest decyzja w sprawie nowej siedziby Żarskiego Muzeum. Powołane do życia w tym roku Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach zmieni swoją siedzibę. Zostanie przeniesione z ulicy Ogrodowej na plac kardynała Wyszyńskiego do budynku po dawnym archiwum. Są takie plany i są taki zamiar i wszystko idzie w dobrą stronę. Dzięki staraniom i pomocy władz samorządowych miasta i powiatu udało się pozyskać budynek na potrzeby muzeum, po dawnym archiwum. No niestety, jak każdy budynek, który został opuszczony, no, wymaga pewnych nakładów finansowych, żeby dostosować go do nowych potrzeb, ponieważ archiwum było przede wszystkim jako archiwum, jako magazyny, natomiast my teraz musimy muzeum dostosować do potrzeb zwiedzających, do po prostu obsługi ruchu turystycznego. Aby muzeum mogło działać w budynku po archiwum, trzeba między innymi wyremontować wejścia i toalety i dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. W następnej kolejności sprawy związane z malowaniem, z podłogami, naprawieniem podłóg i wiele jeszcze innych rzeczy takich remontowo-budowlanych. Najistotniejsze dla nas jest na dzisiaj to, żeby budynek zabezpieczyć przed zimą, przed mrozami, żeby nie doszło do niepotrzebnych strat. Na dziś trudno jest oszacować, jaki będzie koszt utrzymania nowej siedziby. Wszystko zależy od zakresu i szerokości działalności. Wiadomo, że podstawą funkcjonowania każdej instytucji, każdej placówki jest zespół ludzi, a utrzymanie pracowników, dobrych pracowników z wyższym wykształceniem, ze znajomością języków obcych, no jest kosztowne. Nowe miejsce na muzeum ma kilka przestronnych sal, ale nie tylko. Tutaj są, pod budynkiem są wspaniałe piwnice. Jedna jest wielka piwnica 15 na 6 metrów, stara winiarnia, która świetnie się nadaje na taką działalność oświatową, edukacyjną, do spotkań, do jakichś kulturalnych wydarzeń. Przeniesienie muzeum planowane jest na pierwsze półrocze przyszłego roku. Współczesne muzeum to działalność nie tylko wystawiennicza, ale również edukacyjna i oświatowa. Muzeum ma żyć i takie właśnie będzie nasze Żarskie. Ten konkurs jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla wszystkich tych, którzy potrafią zrobić coś z niczego. Jest to konkurs plastyczny Świąteczne Impresje, który organizuje Żarska Biblioteka. W konkursie wezmą udział te osoby, które przygotują świąteczną ozdobę na choinkę. Takim dodatkowym utrudnieniem jest to, że ta ozdoba ma być wykonana z takich nietypowych materiałów, niekoniecznie plastycznych. Szczegóły, informacje na ten temat i cały regulamin jest na naszej stronie. Pracę można dostarczyć do 19 grudnia, ale to nie koniec atrakcji w bibliotece. Będzie również quiz zatytułowany Kiedy Mikołaj nie był święty. Pytania konkursowe ukażą się na naszej stronie dokładnie 6 o godzinie 10. To będą 3 pytania dotyczące postaci świętego Mikołaja pod hasłem Kiedy Mikołaj nie był świętym. Na te pytania będzie można odpowiadać 3 drogami. Można przyjść osobiście i pierwsza osoba, która przyjdzie, dostanie nagrodę i odpowie. Można odpowiadać mailowo i również pierwszy mail, który do nas dojdzie tutaj z prawidłowymi odpowiedziami, będzie nagrodzony. I telefonicznie i również ten pierwszy telefon będzie nagrodzony. Szczegóły na stronie internetowej www.mbp.żary.pl. Dodatkowo wszyscy, którzy odwiedzą Żarską Bibliotekę w piątek 6 grudnia, otrzymają słodki upominek i niespodziankę. Uczestnikami tego domu są osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo. Zajęcia w środowiskowym domu samopomocy w Żarach pomagają im usamodzielnić się w miarę ich możliwości. Jak ważna jest to placówka, każdy z nas będzie mógł się przekonać już w najbliższy czwartek, 5 grudnia. Robimy to poprzez przedstawienie teatralne naszych uczestników. Przedstawienie się nazywa Światełko w tunelu. Pokazujemy również prezentację multimedialną na temat misji działalności ośrodka wsparcia. Mamy zaproszonych gości, mamy doktora Krzysztofa Zielkę, ordynatora oddziału psychiatrycznego oraz pana Grzegorza Mutwila, kierownika ENZOS, którzy współpracują z nami i będą chcieli nam mówić dla naszych gości na temat potrzeby istnienia środowiskowego domu samopomocy jako dziennego ośrodka wsparcia. Wszystko odbywa się w ramach 3 Lubuskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Program przygotowany przez uczestników i pracowników domu rozpocznie się o godzinie 11.30 w budynku MOPS-u przy ulicy Bohaterów Getta 19.
Żarski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czeka na wolontariuszy. Wolontariuszem może zostać każdy chętny, niemniej jednak do 16 roku życia trzeba zbierać osobą towarzyszącą, przepraszam, opiekunem prawnym lub rodzicem. Natomiast do 18 roku życia, między 16 a 18 można zbierać samemu. Trzeba niestety mieć podpis, zgodę opiekuna prawnego lub rodzica na deklaracji uczestnika kwesty. Natomiast po 18 roku życia zapraszamy wszystkich chętnych do kwestowania w 22 finale. Chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury w Żarskim Domu Kultury do 18 grudnia. Jest tylko 100 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. W Gubinie trwa jubileuszowa edycja międzynarodowych spotkań muzycznych Poetyckie Rubieże. Do 18 stycznia zaprezentuje się ponad 20 wykonawców, uczestników konkursu ze strony polskiej i niemieckiej. Na finale Rubieży w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury pojawi się Grzegorz Turnau. Gwiazdą niemieckojęzyczną w tym roku będzie Dota Kerr. 6 grudnia w Mikołajki o godzinie 19 w piwnicy artystycznej Retro zaprezentują się Piotr Dąbrówka, Mariusz Dekiel oraz zespół Garaż Europa. Zawodnicy Żarskiego Klubu Sportu Walki wrócili z Krakowa, gdzie wystartowali w pucharze Muay Thai. Swój debiut na seniorskim ringu zaliczył Łukasz Puchalski, który w kategorii 71 kg zmierzył się z zawodnikiem z Tajgim Tarnów. Pierwsze dwie rundy Łukasz minimalnie przegrał na punkty, ale w trzeciej przejął inicjatywę. Niestety nie udało mu się wygrać, ale pozostawił po sobie dobre wrażenie. W finale kategorii junior 63 kg doszło do bratobójczego pojedynku. Patryk Popowski zmierzył się z młodszym, utalentowanym Adrianem Krupowiesem. Zawodnicy zaprezentowali dobry, mocny pojedynek Muay Thai, zakończony wygraną bardziej doświadczonego Patryka. Kolejny junior, Kamil Popowski, ze względu na brak przeciwnika w swojej kategorii, zmierzył się ze starszym, o wiele cięższym rywalem. Kamil cały czas kontrolował przebieg walki i ostatecznie wygrał na punkty. Jego klubowy kolega Dawid Jeziorski również musiał walczyć z wyższej kategorii i znów zawodnik Żarskiego Klubu Sportu Walki okazał się lepszy od swojego rywala. Godziny słoneczne i suche aury są już policzone. Od jutra deszcz, porywisty wiatr i co najważniejsze, coraz niższa temperatura. Paulina Zgarska, sprawdźmy, czym przywita nas pogoda 4 grudnia. Ostatnie dni minęły pod znakiem pogodnego nieba i dodatniej temperatury. Jednak od północnego zachodu już zbliżają się chmury, które przyniosą nam załamanie pogody. W środę korzystna aura ze sporą ilością słońca utrzyma się w pierwszej połowie dnia. Pogoda stopniowo zacznie się psuć. W środowy wieczór zachmurzenie zacznie wzrastać do dużego i pojawią się opady deszczu. Słupki rtęci na termometrach w Żarach, Gubinie i Szprotawie wskażą 3 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1026 hektopaskali. W środę Barbur. Nie zapomnijmy złożyć życzeń wszystkim Barbarom. Życzę Państwu mnóstwo pogody ducha. Dziękuję za uwagę. Czas wiadomości dobiegł końca. Dziękuję, że byli Państwo z nami. A teraz zapraszam do obejrzenia naszych programów. Przeżyć wspólnie pół wieku to dowód wzajemnej miłości. Takie małżeństwa to przykład dla młodych, którzy decydują się założyć rodzinę. A w czym tkwi ich sukces? Dowiedzą się Państwo z magazynu kulturalnego. Na zakończenie nasz reporter Bartosz Suldrzewski o codziennych trudach i niezręcznych sytuacjach rozmawiał z Jackiem Kępińskim, który na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Polecam. Do zobaczenia jutro o 17. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy, Żary, ulica Chrobrego 1.